Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku LEGO Marvel Super Heroes 2. Mam złe wieści. Chcesz wiedzieć? No dobra, to zobaczymy jakie to złe wieści. Nie są aż tak złe. No i właściwie musisz wiedzieć. Mechanizm otwierający nadal leży. Jednak go nie naprawiłem. Ups. No to będziemy ładnie potrzebować części, żeby to zrobić, ale akurat upaćkałem ręce olejem. Więc jak ci dam listę wszystkich, to dasz radę je dla mnie zorganizować. Jasne, że tak. Okej, super. No, tego potrzebujemy. Przeszukaj pokoje na tym piętrze. Na pewno znajdziesz gdzie niegdzie jakiś użyteczny sprzęt. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Mam wrażenie, że Nick Fury czeka na linii. Skąd ten wniosek? Przed akcją powinniśmy sprawdzić, czego chce Fury. No dobrze, a jak to sprawdzić? No się masz! Wiem, że koniecznie chcesz sobie grać dalej, ale pozwól, że urządzę ci taki samouczek na szybkości. Raz, dwa i skończymy. No, do pięciu max. Oto prezentuję swoją dumę. Maszynę do oszustw. Masz jakieś kody? To wrzucasz je w to maleństwo i masz efekt szybko i bez wysiłku. To właśnie tu dostaniesz moje niezwykłe, magiczne, różowe klocki. Klucz do takich cudów jak... Ha! Bez spoilerów! Niektóre kupisz już teraz, a na inne musisz zapracować. Dokładnie! No i tyle! Miłego ratowania świata, czy co tam? Te części dla Tonego muszą tu gdzie... Iron Man wysłał cię na ćwiczenia, co? Chyba widziałam, że leżały tu gdzieś jakieś jego wynalazki. Patrzcie, to są klocki. Skusisz się na wysokiej klasy różowy klocek? Monety razy dwa. 800 tysięcy kosztują. A ja tyle niestety nie mam. Dobrałeś sobie życie odrobiną różu? Pepepepe. To jest L3. Zadaję pokój Gwen w posiadłości, możesz kupować odblokowane. A, no to akurat wiemy. Dobra, no to musimy 800 tysięcy nazbierać. Oby się udało. Kodów nie mam. Nie posiadam tagowych. Okej, musimy te elementy zebrać wszystkie. Oby nam się udało. Idziesz, kapitanie Ameryko! Do boju Ameryka! Kolejny jakiś element. Jeżeli chodzi o ten poziom, no to tutaj już mamy wszystko. Sprawdźmy, co tutaj jest. Okej, kolejny. Gdzie są te rzeczy? Nie powiem, że jestem fanką tego całego bezstresowego rozrzucania, gdzie popadnie. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Odwiedź salę trofeów w posiadłości Avengers, aby zobaczyć komiksy odblokowywane za zbieranie mini zestawów. Okej, czyli tutaj komiksy odblokowujemy. Bardzo dobrze. Oczywiście chciałbym wam podziękować za tak ciepłe przyjęcie LEGO Super Heroes 2 i mam nadzieję, że znowu dobijemy do 100 łapek, wtedy pojawi się kolejny odcinek, także łapkujcie, żeby ten odcinek się pojawił. Dobra, brakuje nam jeszcze paru elementów, byśmy je tutaj gdzieś dostali. Mam nadzieję, że uda się je zdobyć. Jeszcze dwa elementy są nam potrzebne. Tutaj jest zamknięte. Może coś znajdziesz w salonie. Mieliśmy tam niezłą imprezę. No, póki jej nie przerwał imprezowy dzwonek. Dobra, sprawdźmy. Te części dla Tonego muszą tu gdzieś przecież być. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Dobra, została nam jeszcze jedna część. Ale ich nie widzę. Brakuje jednego kołowrotka. Okej, tutaj... A, patrzcie, Wispa mamy. Więc ona może podlecieć do góry. I tutaj nam...
zdobyć ten element. Mamy już wszystkie. Patrzcie, tu możemy podejść. Poproszę. Połączenie przechodzące, Nick Fury. No spokojnie, już ten. Już ogarniam. Świetnie, to powinno wystarczyć. Pozwól, że zdejmę z ciebie ten ciężar i zabierzemy się za otwieranie. No, teraz to wszystko tylko poskładać. Odblokowaliśmy Ironmana, super. I Tony Stark od razu też został odblokowany, bardzo fajnie. No, nie jest to coś, czego użyję. Ktoś ma jakiś pomysł? Dobra, Iron. A teraz trzeba obracać. Dość skomplikowane urządzenie. Dobra. Ojojoj. Wszystko skomplikowane. Ojejku. Połączenie przychodzące, Nick Fury. Już. Jest, chyba się udało. Zbyt trudne, co? Skoro tak, to nie mogłeś tego zrobić, jak poprosiłam pierwszy raz? Chodźcie, to połączenie nadal czeka. I co teraz? Przypomnijcie mi, żebym natychmiast to wyciszył, jak już załatwimy tę rozmowę. Odbierz... Kontynuujemy tryb fabularny oczywiście. Avengers, wiem, że psuję zabawę, ale mam dla was nowe misje. Syberia. Potężne skoki radiacji w okolicy placówki badawczej na odludziu. Siła tumy namierzone na oceanie. Zbiegli więźniowi na moście bruklińskim. Bez odbioru. Trzy drużyny. Zabierzcie po drodze Spidermana. Idąc z duchem czasu, witam w sieciowej transmisji Daily Bugle, na żywo prosto od waszego J. Johna Jamesona. Niech nie zwiedzie was określenie sieciowa. Nie popieram Spidermana. Sieciowa, bo w sieci internetowej, czy coś. Dość technikaliów, przygotujcie się na wieści. W ciągu ostatnich godzin nastąpił globalny wzrost aktywności superzłoczyńców. Avengers zapewnili światowe media, że to nic nadzwyczajnego. Sytuacja jest pod kontrolą i zupełnie nie wiąże się z wcześniejszymi doniesieniami o dziwnych niepokojach na drugim końcu galaktyki. Ha! Uwierzylibyście komuś w masce i rajtuzach? No, a na razie wystarczy. Niektórzy mają gazetę na głowie. Wylądujemy tak blisko tej placówki, jak się da. Cóż, nęka to miejsce. Czyż nie tchnie ono spokojem i ciszą? Zobaczymy, jak się zbliżymy. Zimowa straż nie zdołała tam dotrzeć. Rzeczywiście pięknie tu. Rzeczywiście kiedyś było. Co to jest? Źródło skoków promieniowania. Wasp twierdzi, że badacze zniknęli. Bierzmy im z pomocą. Dziwnie gada ten Thor, nie? Nie uważacie? No to zaczynamy nasze przygody. Dobrze, drużyno. Ruszajmy. Tak, i czym prędzej. Oczywiście. Fajna kurtka tak w ogóle. Dziękuję. Dobra, zapewne będziemy musieli te wszystkie tu elementy zniszczyć. Żeby coś tu wskórać, chociaż może się mylę. O właśnie. Proszę o budowanie. Kapitanie, dasz mi na rozpęd tą okrągłą błyskotką? Nie ma problemu. Zaraz. Co?
Okrągła błyskotka. Dobra, i do góry. Patrzcie, nie wiem, czy tu możemy jechać. Pewnie zbudujemy tutaj drabinę jakąś, która pozwoli nam wyjść tam. Dobra. Dobra robota. Teraz znajdźmy drogę do środka. No, to nie było zbyt fajne zagranie. Hop siup, lecimy. W takim razie odnajdźmy drogę. Ewidentnie coś z tym jest popsute. To pewnie robota dla... Trzeba się zająć pożarem. Moja tarcza powinna zdołać zdusić płomienie. Aha, no to Thor do roboty. Taki bałwan tutaj. Strzelają cały czas. Patrzcie, jakiś robot. Hej! Tu jest gniazdko elektryczne! Torze, myślisz, że zdołasz przywrócić zasilanie swoją błyskawicą? Pozwól mi sprawdzić. Czekajcie, pierwszy samouczek. Dobra, powinniśmy naładować to. Przytrzymaj, by namierzać pobliskie ściany przełącznik za pomocą tarczy. Aha, rozumiem. No, powinniśmy dezaktywować tą wieżyczkę. Jakieś postępy. Miejmy nadzieję, że przestała ona strzelać. Dobra, da się jeszcze jakoś ją tu poniszczyć? Da się. Chyba nie jesteśmy mile widziani. Tak, wejście tam nie będzie łatwe. Rozejrzyjmy się w poszukiwaniu jakiegoś manualnego wyłącznika. Obstawiam, że on tu jest dostępny. Dobra, Thor. Wielki Thor natychmiast to rozwiąże. I musimy załadować znowu. No i właśnie. Tak dostaniemy się do środka. Zniszczymy te elementy.
No i zaraz załadujemy tą tarczą. Teraz chyba otworzymy już to. No, elementy wypadną i wybudujemy coś. Wiecie, już to idziemy budować. Proszę, otwarcie tych drzwi powinno być teraz możliwe. Oby wszyscy tam byli cali i zdrowi. Uwaga! Wykryto materiał radioaktywny. Aktywacja blokady. To nie brzmi dobrze. Widzę kogoś. Przepraszam, halo! Oj, skażeni są jakoś. Co tu się stało? Gdzie są wszyscy inni? A to co? Na brodę ojca. Cóż to za szaleństwo? To... pewnie przez to promieniowanie albo coś. Racja! Musimy szybko opanować sytuację. Do dzieła! Zdołasz otworzyć te drzwi, kapitanie? Stąd nie trafię w przełącznik. Musimy znaleźć sposób, żeby odbić tarczę w jego kierunku pod właściwym kątem. Nie! Spróbujmy. Dobrze, w końcu są jakieś postępy. To proszę, tu jakaś skrzynia. Tu musimy coś zrobić. Zapewne. To jest jakiś obiekt, co to jest? Przytrzymaj, aby namierzyć pobliskie ściany przełącznik za pomocą tarczy. Ale gdzie? No przecież... nie mamy gdzie namierzyć. Także tak średnio. Ale widzę, że tu coś... mamy. Naciskaj, żeby korzystać z platform odbijania tarczy i potem naceluj za pomocą L i naciskaj, żeby rzucać tarczą. Patrzcie, tu możemy jechać na tej tarczy. Co ona ma za umiejętność? Jakąś szarżę taką. Ciekawe. Co ja tu mam teraz zrobić, słuchajcie? Tu jest ta tarcza, jak widzicie. No
Najgorsze w tym jest to, że no nie wiem, w jaki sposób mamy to zrobić. Czekajcie. Macie jakiś pomysł? Mam nadzieję, że tak. Kurde, no jest trudno. Mam nadzieję, że się uda. Słuchajcie, macie jakieś pomysły? Bardzo proszę o pomysły dotyczące tego, jak tutaj ogarnąć sytuację. Zaraz to myślę, że zrobimy, słuchajcie. Gdzie by tu się... Jak zwykle się zaciąłem na najprostszej rzeczy zapewne. Zaraz zobaczymy. No tu wszystko poniszczyłem. A, czyli ja mam o coś takiego chodzi. No widzicie. Oj, to było bardzo ciekawe. To przez nas? Trudno rzec. Niby zrobiliśmy coś. Oh my godness, co się dzieje? Kapitanie, wszystko w porządku? O nie, zawładnęli nim. Chyba się zdenerwował. O, Steve? Zatracił się w tej chmurze. Ale czemu miałby nas atakować przez jakiś gaz? Coś tu nie pasuje. Dobra, musimy go tu... Oj, będzie rzucał dalej tym? Dobra, od nas dostaje. Przestań rzucać. Kapitanie Ameryko! Ale mnie odrzucił. Auć! No, ale co ja takiego zrobiłam, co? Zostaw mnie! Okej. Oby się tylko nie ocknął, zanim nie rozgryziemy. Zaraz. Jest tu ktoś inny. Niemal czuję dziwne... Moi szlachetni goście. O nie, któż to? Was. Prezens? Ten podły czyn to twoje dokonanie? O, kieruję tobą ciekawość. Torze, potężny Boże Gromu, na nich moja radioaktywna czeredo! O nie! Skłońcie się przed nowym panem. Musimy uważać. Te wszystkie siły. Dobra, jest kolejna. Tyk. Szybko uciekaj. I co ty na to? Padła. Mamy szansę. Słabi głupcy. Nie możecie się równać z prezentem. O, prezent dostanie. Tak jest, jasne, że tobie. Ha!
Dobra, koniec z tym. Dobra, jeszcze jeden. A, pokonany. Wasz op. To może być nasza jedyna szansa na wygraną. Nie, nie może być. Nie pokonacie mnie. A chyba ci się tak zdaje. Nie, coś jest nie tak. Pokonamy cię. Ta obraza spotka się. Wasz opór jest bezcelowy. Tak tylko ci się wydaje. Póki pozwolę. Stawiać opór mnie? To może być bolesne, lecz cię ocalimy, kapitanie. Nie rób mu za bardzo krzywdy, Thor. Pięknie ich tutaj rządziłem. Jeszcze te szkielety tu. Skłońcie się przed nowym panem. Chyba cię Bóg opuścił. Dobra, lecimy do niego. I masz za swoje teraz. Ta obraza spotka się z karą. I załatwione. Kolektywny umysł Presence jest niczym dla Mjolnira. Przebywanie w nim nie było zbyt ciekawe. Przepraszam, kryzys zażegnany. Żałośni głupcy, nie rozumiecie? To zaledwie test. Moja moc służy o wiele większej potędze. Zobaczycie, z czasem. A może jednak teraz? Witajcie, Avengers. Dobrze was widzieć. Red Guardian, cieszę się, że mogliśmy pomóc. To jest bardzo nietypowa technika. Tak. She-Hulk! Możesz zrobić przerwę od tego na kontakt z Quinjetem? O, a muszę? To dziwne. Według wywiadu Atuma nie powinien mieć takich zasobów, żeby być zagrożeniem. Najwyraźniej odzyskał płynność finansową. Tam jest dość broni, żeby zawojować wschodnie morza. Roxxon. Grupa przestępcy. Ale czemu mieliby wspierać inwazję Atumy? No, chyba że o czymś nie wiemy. Przekonajmy się. No to obsłużymy ich tak, jak za to płacą. No to do dzieła. Dobra, Tony. Znajdźmy generatory i podłóżmy ładunki. Jasne. Zgaduję, że te różnokolorowe rury prowadzą prosto do celu. Tak. I pewnie też prosto w kłopoty. To ci dopiero optymizm. Dobra, sprawdźmy niebieską. Okej, tutaj potrzebujemy Ironmana. Dobra, chodź. Budujesz to. Dobra. Jego budowanie to nie jest super aż tak. O jest, udało się. Dobra, i co teraz? Odkręcamy to, nie? Drzwi były problematyczne, ale najtrudniejsze za nami. Zaraz, siatka laserowa? Co ta
tam mówiłeś, Tony? Wcale niczego nie cofam. To powinno być o wiele łatwiejsze od tych drzwi. No, już ja o to zadbam. Pozwól. Płyń do góry. Naciśnij, żeby aktywować osłonę energetyczną. No dobrze, i będziemy mogli przejść. Nieźle. No to jeden gotowy. Jeszcze dwa. No i jeden ładunek mamy z głowy. Co wy robicie? Wynosić się stąd, wy żałosne robale! Ło, a ten skąd się wziął? A tu ma. Zostaw go! Dobra, musimy go tu rozwoić. To jeszcze nie koniec! Dobra, niebieską rurę mamy zaliczoną. Czas teraz na kolejną. Nie będzie takie łatwe, jakbyśmy myśleli. Teraz czas na czerwoną. Okej, kolejny wojownik. Owe. Paniaki. Dobra. Co teraz? Tony Stark pewnie to przetnie na bank. Dobra, weźcie mi to, usuńcie. Klikamy. Nie rozumiem. Jaki mógłby być powód, żeby oddawać to wszystko Tumie? Dla niektórych powód musi mieć tylko wystarczająco dużo zer. Zapominasz, z kim rozmawiasz? Nie pomyślałam. Dobra, drugi podłożony. Jeszcze jeden i powinno starczyć. Znowu wy? Natychmiast zaprzestańcie! To rozkaz Atumy! Rozkaz, powiadasz. Nie, no powodzenia. No nie, znowu złapali go. Pospólstwo! Co za hańba! Oj tam, Atuma, nie pyskuj. I ostatnia rura, czyli ta żółta. I lecimy. Załatwione. Tutaj też kolejny ten pancerz. No, przełączaj. Generator jest na wyższym poziomie. Trzeba tylko znaleźć jakąś drogę. W suficie jest włas. Może go zniszczymy. W sumie. Zostaw to mnie. No to płyniemy do góry. Nie, może na powierzchnię byś wyszedł. Tak. Tutaj co, Kapitan Marvel? A nie, jakaś inna pani. Dobra, podłóżmy w takim razie tutaj. Dobra, gotowe. Znikajmy. Teraz plany Atumy całkiem dosłownie są denne. Co
coś nadal nie gra. Co on w ogóle zamierzał i dlaczego teraz? A w ogóle to co niby... Uważaj! Ha? Głupcy! Pożałuję ci tej obrazy. Auć! Nie chcę cię martwić, ale chyba właśnie poszły mi plomby gwarancyjne. Wracajmy zdać raport. Tu się dzieje coś większego. Delikatnie. Och, delikatnie! Przyjazny pająk z sąsiedztwa. Do usług. O ja! Mamy w drużynie Spidermana? Ale super! Dałybyśmy radę bez niego. Ej, bez nerw, tygrysico. Ja tu nawet wymieniłem kostium i w ogóle. No ale co to za jedni? Uciekinierzy z Raft. Co oznacza, że pewnie czeka nas też garść superłotrów. Temperamentne trio kontra Most Anarchii. Niezły materiał na jakiegoś fanfika. Najpierw skupmy się na ratowaniu cywili. Nazwy będą później. Dobra. Musimy tych złoczyńców tu poskromić. Ała! O rany! Co się stało z tym mostem? I kto za tym stoi? Nie wiem, ale musimy się przedostać na drugą stronę. Teraz się zapewne przedostaniemy. A muszę dwa naraz, tak? No i już. Widzisz, czasem się przydaje. Zobaczmy, jak sobie Shocker. Radzisz w walce. Super złoczyńcy uciekający z ram, he? To ci dopiero szok. Żartuj sobie, Spidermanie, póki możesz, bo długo to nie potrwa. Wow. No słuchaj, żal po prostu nie próbować. A propos żalu, z czego jest zrobiony ten twój kostium? Jesteś fanem wzornictwa PRL-u? Ej, co ja ci mówiłem? Nie kpij z Shockera! Oj tam, Shocker, daj spokój. Uwaga na te fale uderzeniowe! Damy radę, byle nie przerywać ataku! Powiedziałem dość! Dobrze, Spidermanie, radzisz sobie z nim. Hej, co to ma być? Szukacie wyzwania, rybni głupcy! O Boże! Serio? Czego człowiek akwarium chce tym razem? Jestem Shocker! Jeszcze nie skończyłem, żałosne harcerzyki! Powiedziałem dość! No nie, co tu się dzieje? Wow, wow, wow. Podobał się nasze przyjęcia. Moi przyjaciele chętnie was poznają. Ci inni Mysterio to tylko iluzje, prawda? Nie wiem, dla mnie wyglądają prawdziwie. Shocker na pewno jest prawdziwy, więc weźmy na cel jego. Dobra, zróbmy coś z tym samochodem. Gdzieś tu musi być coś, co się przyda przeciw Shockerowi. Myślę, że to się przyda. Szybciu! Dobra. Teraz naprawdę się dopraszacie. A, czyli wciąż ci mało, tak? No to służę. Co mi zrobisz? No weź, Shocker! Jest trójka na jednego. Poddaj się. Dobra, Shocker, po tobie. Jest na nerwach, wiecie? Nie chyba! Bokater robię! Nie! A kuku! Ha, ha, ha!
Vulture? Ha! Proszę! Przyszła kryska na matyska! Auć! No życie to upadki i wzloty. Ej, ale o co chodzi z tą dżunglą? A co my tu mamy? Nowe ofiary Cravena łowcy? Spidey, wszystko dobrze? Gdzie jest Vulture? Chyba mamy tu trochę większe zmartwienia. Na początek zobaczmy, jak bohaterowie radzą sobie w dziczy. O-o, dobra kicia. Lepiej niech ktoś inny obsłuży, cokolwiek to jest. Dobra, i co teraz? Ale co mamy tu zrobić? Ktoś mi powie? Aha, okej. Gdzie jest nasz Spiderman? Dobra, musimy tę część tutaj zniszczyć. Słuchajcie, może da się zbudować coś, co odwróci uwagę lwa. Zaraz zbudujemy to. Pieczeń. O, lecz tutaj. Kto by pomyślał? Czyli nasz nowy kolega był po prostu głodny. Myślicie, że zdołacie przechytrzyć Cravena łowcę? Bohaterowie zaraz staną się gatunkiem zagrożonym! Tylko ostrożnie. Walczymy z kimś, kto z własnej woli założył taki kostium. Kto wie, do czego się jeszcze posunie. Dobra, chodź tu. Czas się z tobą rozprawić. Dorwę was! Uwaga na jej... Nawet nie marzcie o triumfie! Łowiłem już większe sztuki! Sztukę to ty na... Ha! Zobaczmy, jak teraz zaśpiewacie! Ha! Hej, nadciąga! Uwaga! Walczmy z nim! Dobrze! Nie może być! Jestem Kraven łowca! No, ten to dopiero lubi swoje imię. Może myślisz, że zapomnimy czy coś? Ha! Miło by było! Ma troszkę tutaj tych punktów życia. Wstawaj stamtąd! Ile on ma tych KP? Dawaj! Śledziu! Patrzcie, no niewiele mu zostało, pokonany. Twoje małe safari się skończyło, Kraven. Lepiej pomyśl nad nowym hobby. Zgadnijcie kto? O, imponujące, ale jednak niewystarczająco. No i gdzie znowu lecimy? O ty draniu. Doktor Octopus. Koniec waszej dobrej pasy, wy wredne szkodniki! Teraz zmierzycie się ze wszechmiar nadrzędnym przeciwnikiem! Doc Ock! Tak czułem, że się zbiera na coś złowieszczego. Precz! Wy żałośni głupcy!
Przez te macki raczej się łatwo nie przebijemy. Trzeba się trzymać na dystans i wyczekać moment. Dobra. I proszę, nie ma ucieczki. Szybko, w ruchu was nie namierzy. Zbiera mi się ładna kolekcja. No i co teraz? Łapcie. Orientujcie się, uwaga na głowy. Wow, ale walczymy z doktorem. O ty, doktorku. Weźmy tego. Nie! Jak to możliwe? No i pięknie. Już nie zna granic! Hej, zadziałało! Może jednak mamy jakąś szansę, żeby go pokonać? Zatrzęśmy trochę światem, zgoda? Raczej podziękuję, jeśli można. Ała, ale mi przywalił. Dobrze, niewiele mu punktów życia zostało. Doktor! Uciekaj z tymi maskami. A? Jest! Bijmy go, bijmy! Pięknie, niewiele mu punktów życia zostało. Zobaczmy, jak przetrwacie to! Wow, ale czemu tu tak... Słuchajcie, słabo słychać czasami te dialogi. Dobra, zaraz po tobie. A, bij go! Jest! W końcu! Pająk, to kurczę było... sup... prawidłowe. Hej, praca drużynowa! Rany, ale jazda! Jest nawet fajniej niż w moich tekstach. No bo załatwić 5 superłotrów? Nierozumni głupcy! Za grosz nie pojmujecie, co się naprawdę dzieje. On nadchodzi i wszyscy pożałuj... Hejo, musisz nauczyć się przegrywać. Serio? To wy skoczcie do sztabu i złóżcie Wasp pełen raport. Ja zostanę z tym i poczekam na władzę. Po prostu chcesz uniknąć papierologii. Doceniam odpowiedź na wezwanie, ale Avengers z sojusznikami powstrzymali wielki plan Lokiego. Panujemy też nad całą resztą łotrostwa na planecie. Nie, chodzi o coś innego. To... to się nazywa Duży Miecz. Mieszkańcy Nowego Jorku, nazywam się Kang Zdobywca. Tysiące cywilizacji ugięły się przed moją armią, a to miasto podzieli ich los. Niech osławieni Avengers spróbują mnie powstrzymać. Nikt w bezmiarach czasu i całej przestrzeni nigdy nie zdołał mnie pokonać. Chwała Kangowi! Hej ty! Tak! Być może przegapiłeś. Ale ostatni kosmiczny tyran w fioletowej czapce niezbyt dobrze sobie z nami poradził. I nie widzę powodu, dla którego miałbyś być lepszy. Muszę sprawdzić, co starczą. Z resztkami. Chłopaki? Tu to
to się dopiero dzieje, nie? Jutra nie będzie trofeum zdobyte. Co się stało z Spider-Manem? Nowy komiks! Avengers dookoła świata, numer drugi, poziom ukończony. Odblokowaliśmy tryb gry swobodnej, więc chyba jest ok. Moi drodzy, no cóż, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, pamiętajcie, 100 łapek w górę i kolejny odcinek.